jest to jakaś wypowiedź skondensowana, jest to tym ciekawsze, że jest to jakieś odczytanie czegoś. To jest taki wąski fragment, to jest, powiedziałbym, fragment ten, który był w kontrastach. To jest najwcześniejszy materiał, jest tu z 72 roku, a najpóźniejszy już jest chyba 2008 rok. Piotr Sawicki jest przede wszystkim białostoczaninem i takim właśnie portrecistą Białegostoku i tamtego Podlasia. Podlasia chyba głównie związanego z prawosławiem, z białostoczyzną, bardziej może nawet niż z Podlasiem w szerszym tego słowa znaczeniu. Przez lata był fotografem w takim miesięczniku Kontrasty, taki dosyć istotny, ważny w kulturze białostockiej miesięcznik. Bywało tak, że ten tekst po przeczytaniu i po jakby konfrontacji z miejscem, w którym powstawał, z sytuacją, nijak się miał do tej sytuacji zastanej tam. No ale to jakby też taka troszkę fikcja literacka, zresztą to nie musiało tak samo być, ale mój naczelny, pan Klemens Krzyżogórski, ten żyjący zresztą, naczelny Kontrastów, i nigdy nie kazał mi robić, tak, jak on chce. Tylko dawał mi tekst, masz tekst, czytasz tekst i robisz swoją wizję. Jedne obrazy mu się podobały, drugie mniej, ale nigdy nie było tak, że jak mu się nie podobało, to tego nie można było publikować. Ja się bardzo dobrze z tym czułem i zawsze próbowałem być sobą, nie próbować kłamać, tylko jakby mieć swoje zdanie na ten temat. W większości te zdjęcia to może albo były drukowane, albo leżały w archiwum, nie były pokazywane. I dla mnie to było takie też przejrzenie tego, co zrobiłem, bo jak popatrzyłem sobie niektóre negatywy, jak patrzyłem, to ze zdumieniem stwierdzałem, miałem duże wątpliwości, czy to ja robiłem. Czyli ja mam taki zwyczaj, że nie niszczę nawet tych niby najgorszych negatywów, nie wyrzucam nic. I potem jak oglądałem, to faktycznie, że to, co wtedy uważałem, że jest dobre, to znaczy jakieś to było, natomiast te, których nie akceptowałem negatywów na tamte czasy, zupełnie inne spojrzenie dawały i ten dystans czasu pewnie stworzył to, że one zupełnie inaczej wyglądały. Ta wystawa była po raz pierwszy pokazana w Galerii Ślędzińskich w Białymstoku, a następnie w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, no i teraz pokazywana u nas. To jest taki przekrój wybrany przez takiego dużo młodszego ode mnie kolegę, Kubę Dąbrowskiego. I on przejrzał tam trochę tych negatywów, znaczy prefek, któremu dostarczyłem chyba z 1700 zdjęć i wybrał z tego 38 chyba tutaj jest. Myślałem, że mniej wybierze, bo no, zawsze jak ktoś z boku ma dystans do tego, to łatwiej jest. Mnie bardzo trudno jest wybrać ze swoich zdjęć, zestawić coś takiego, chociaż to zabrałoby dużo czasu, ale można by to było zrobić. Natomiast jemu było trochę łatwiej, bo on nie miał takich żadnych obiekcji i wybrał to, co wybrał, a muszę powiedzieć, że podobało mi się. Zresztą jak przysłał do mnie potem próbki w 2011 roku, jak to robił, to przysłał mi do wglądu i mówi, że bał się cokolwiek napisać. Mówi, że tyle zdjęć wybrałem. A ja mówię, że aż tyle. Mówi, myślałem, że będzie mniej. I myślę, że to, że fajnie wybrał, bo jakby to się pokryło z moimi oczekiwaniami. Ta wystawa, co prawda, nie nazywa się wystawą retrospektywną, ale coś ma z tego charakteru, ponieważ pokazane są tu zdjęcia no, z bardzo szerokiego okresu czasu, ale myślę, że przede wszystkim jest to taki portret artysty, właśnie Piotra Sawickiego. Jest pokazane to, co fotografuje, jakie tematy go zawsze interesowały. Taki zrobiony z tego jest pewnego rodzaju kolaż. Ten człowiek taki namacalnie istniejący w obrazie, tak jak tu widzicie Państwo, ale też i człowiek jako twórca pewnego sposobu patrzenia, tak jak te drzwi,
bez jakby fizycznej obecności człowieka, ale fizycznie stworzone przez niego, przez jakiś sposób myślenia, przez coś, ten człowiek zawsze jest obecny. Czy to będą pejzaże, czy będzie to ten człowiek gdzieś tam w dalszym planie gdzieś istnieje. Jest tu wiele wspaniałych fotografii. Owszem, to są fotografie, no, można powiedzieć, bardzo jak już takie z długą historią, prawda, bo jeszcze z czasów PRL-u, ale też pokazuje taką wieś bardzo podlaską, portret ludzi, są bardzo piękne, wzruszające bardzo często, a przy tym jeszcze ozdobione pięknymi pejzażami. To jest taki przekrój fotografii, socjofotografii. To jest takie spojrzenie, taki fotofelieton jakby. Można było opowiadać jednym zdjęciem, można było kilkoma interpretować tekst. To taka fotografia nawet ilustracyjna byłaby, powiem, do tekstów, które miałem. A miałem teksty znakomitości, miałem Giełżyńskiego, Kapuścińskiego, Wańkowicza, pani Hanny Kral, pani Teresy Torańskiej, no do wielu, wielu wybitnych, Janusza Nieczyporowicza. Te teksty dobrze się ilustrowało, bo raz, że były teksty ciekawe, a drugie, no, że było o czym myśleć po prostu. One dawały do myślenia i tworzenia własnej wizji tego. Fotografie w jakimś sensie wydają się takie, można pokazywać, pokazują bardzo szeroki wartość zainteresowania, od pejzażu po właśnie portret człowieka. Ale wszystko to ma jakiś wspólny swój mianownik, to jest ta właśnie Białostocczyzna, z którą chyba się bardzo mocno identyfikuje. Wystawa będzie czynna trochę więcej jak miesiąc. Skończy się zaraz po świętach wielkanocnych.